Oto 9 osób mieszkających na wsi, z dala od cywilizacji. W ich gronie ukryty jest agent, który tak naprawdę mieszka w mieście. Zadaniem osób ze wsi jest znalezienie i wygłosowanie mieszczucha. Będą mieli na to 6 rund, a jeśli im się nie uda, agent wygra 500 zł. Czyli wszyscy niby ze wsi są, tak? Każda runda będzie trwała 10 minut, także to jest wasze pierwsze 10 minut miłej rozmowy. Ej, ogólnie, na sam początek, mam pomysł. Osoby ze wsi, które są, powinny mieć prawo jazdy na ciągnik. Kto ma prawo jazdy na ciągnik? Większość... Dobra, kto ma prawo jazdy, ręka do góry. Ja jestem w trakcie robienia. Aha, czyli są osoby, które nie... Dobra. A kto ma na ciągnik rękę w górę? Na ciągnik ja mam. Czyli jedna osoba. Dobra, no jesteśmy niby wszyscy ze wsi, to kto ma ziemię przede wszystkim? Bo to będzie łatwo wyeliminować potem. Ej, ciężko by nie mieć. Jedynka nie ma ziemi. Podejrzane. To może byście się zapytali najpierw, gdzie mieszkacie? W sensie tak mniej więcej chociaż. To od jedynki. Ja się znajduję ogólnie we Włoszech. Miejscowość to jest Bagnolo in Piano. Znajduje się u nas 40 tysięcy osób. 40 tysięcy osób na wioskę? To nie jest. U mnie jest 20 domów. Dobra, dalej. Dwójka. Co się wydarzyło? Ja jestem z Wielkopolski, z wioski 400-500 mieszkańców, ale to jest taka przybudówka trochę mniejszego miasteczka. Ja mieszkam pod Stargardem, nie wiem czy wiecie, to jest obok Szczecina. Miejscowość niecały kilometr ma i 300 osób niecałe. Ja mieszkam w województwie łódzkim. Moja wieś ma coś koło lekko ponad 300 mieszkańców. No to ja jestem z małej wsi z Dolnośląska. Mam gdzieś tak ze 40 km do Wrocławia. Też tak gdzieś ma kilometr około i też gdzieś tak 300 mieszkańców, chociaż to się bardzo zmienia. To ja jestem... z Podkarpacia. Wioska ma 501 mieszkańców, bo ostatnio sprawdzałem. Jakieś Jasło? Tak, tak, te kierunki, no. Ja jestem z Łódzkiego, z samego centrum, z Sangenkiego i tak naprawdę moja wioska ostatnio liczyłam, czy ma 100 mieszkańców. Wydaje mi się, że nie. Nie doliczyłam się. To tam was naprawdę mało. No. Temu tak bogato ma urządzone, no. Gra pozorów. Ja pochodzę z małej miejscowości w okolicach Gniezna i ta wioska ma około właśnie 90-100 mieszkańców. No, ja mieszkam w Kujawsko-Pomorskim i moja wiocha ma, nie wiem, może ze 100 mieszkańców maksymalnie. 20 domów koło. Ja chciałbym jeszcze dodać, że u nas we Włoszech trzeba jakby zony. Jedna zona odpowiada za ileś tam osób. Ja jestem w Bagnolo, ale bardziej jestem na wsi. Czyli po prostu jest miasto, a ono dzieli się na wsie jeszcze. Coś w tym stylu, a. stylu. Czy ktoś stąd w ogóle mieszka w mieszkaniu? No bo na wsi też są mieszkania. Nikt, dobra. A tak w ogóle ktoś tutaj ma farmę jakąś, czy coś takiego? Że hoduje krowy czy świnie? Ja hoduję kury. Ja też hoduję kury. A, czyli to jest taki standard. Ja mam w sumie pytanie. A co znajduje się u was na wsi? Sklep osiedlowy. No to u mnie się znajdują takie rzeczy jak tor na cross, jakieś pola, gdzie można po prostu upierdzielać jakieś motory i właśnie w tym jest taka historia, że sobie rozwaliłem kolano upierdzielając motor na polach. No miałem dużo pól. U mnie wioska wygląda tak, że to jest główna droga prowadząca do tego małego miasteczka. Po obu stronach są domy, co jest u mnie? Piekarnia jest niedaleko, szkoła jest, dworek z biblioteką. No to u mnie to tak to wygląda. Jest kościół jeden, jest świetlica wiejska i niedaleko mojej wsi jest, są ruiny zamku, no i dużo pól oczywiście. To u mnie jest tak, niedziałające OSP, szkoła, która jest zamknięta i sklepik osiedlowy. Osiedlowy? Dobra, u mnie to wygląda tak, że mam świetlicę, kościół, też właśnie OSP, jakieś tam boisko, plac zabaw, sklepik taki, ale tam ceny to są takie z kosmosu. No i w sumie tyle, taka podstawowa wieś w sumie. No to u mnie jest tak, jest leśniczówka, jest plac zabaw, jest sklep. Dawniej on był w sensie u nas na wsi, ale przenieśli go 3 km dalej, żeby był blisko szkoły, więc aktualnie nawet sklepu nie mamy u siebie. U mnie no nie ma nic. No nie ma sklepu, nie ma leśniczówki nawet, tylko lasy, pola. Ale drogę mam asfaltową. To u mnie w sumie tylko świetlica wiejska i plac zabaw i to tyle. U mnie jest podobnie jak u dwójki, że mam drogę i mam tylko domy, ale ja nie mam piekarni ani nic, nie ma nawet sklepu. Najbliższy jest 3 km ode mnie, więc u mnie nic nie ma. Słuchajcie, koniec czasu. 10 minut już minęło. Teraz będziemy głosować. Wyłączam kamerkę, żebyście się nie widzieli. Głosowanie jest anonimowe. I zastanówcie się, kto waszym zdaniem najbardziej wypowiada się, wygląda, zachowuje się jak mieszczuch. No słuchajcie, głosowanie przyniosło wynik jednoznaczny, ponieważ osoba, która odpadnie ma 5 głosów, jest to numer 1. Zdradziło to, że 40 tysięcy w wiosce. Ale to chyba kwestia tego, że... No tego, że inny kraj, ciężko tak ocenić. Po każdym głosowaniu nasi gracze mogą zakończyć rozgrywkę i wygrać 100 zł na głowę. Ale jeśli w ich gronie nadal jest agent, to on wygrywa 500 zł, a reszta odchodzi z niczym. Pytanie.
Czy gramy dalej? Gramy dalej. Do końca, let's go. Słuchajcie, zaraz wracamy do filmu, ale najpierw reklama. Opera rozszerza zakres słowa przeglądarka. Jest szybsza i ciekawsza niż to, do czego jesteście przyzwyczajeni. To tak naprawdę wielozadaniowy program do przeglądania internetu tak jak lubisz. W pełni prywatnie, bez rozpraszających reklam, z wszystkim, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Ale zacznijmy od początku. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja jak otworzę 20 zakładek i potem próbuję coś w nich znaleźć, to mam ochotę wyrzucić komputer przez okno. Ale z Operą ten problem znika. Mamy tutaj takie Tab Islands, które odpalają się same i jednym kliknięciem możemy zwinąć wszystkie zakładki z danej strony. Pyk! I mamy piękny porządek. Do tego na wasz użytek dostajecie narzędzie AI Arie. Sami dobrze wiecie, że znalezienie jakiejś informacji w internecie robi się coraz trudniejsze, bo albo dostajemy na twarz jakieś syfiaste strony albo reklamy, a dzięki Arie znajdziecie to, czego szukacie szybciej. Wystarczy, że zadacie jej pytanie i już generuje się odpowiedź. A jeśli na jakiejkolwiek stronie znajdziecie termin, którego nie znacie, Aria również wam pomoże. Zaznaczacie tekst, wybieracie, czy chcecie proste wytłumaczenie, czy rozbudowanej analizy z linkami do źródeł, czy też może przetłumaczyć dany tekst na polski. Oprócz tego macie wbudowanego w przeglądarkę darmowego VPN-a i adblocka. Możecie jednym kliknięciem blokować niechciane reklamy i śmigać po necie w pełni prywatnie. Prosto z przeglądarki możecie też puszczać muzykę. Ze Spotify'a czy Apple Music możecie gadać ze znajomymi na Messengerze, Whatsappie i wielu innych. Wszystko macie w jednym miejscu, na pasku bocznym, zawsze pod ręką. Słuchajcie, Opera to jest przyszłość przeglądarek. Jeśli nie chcecie zostać z tyłu, to koniecznie klikajcie w link w opisie i pobierajcie Operę. To wszystko, a teraz wracamy do filmu. Dobra, ja mam pytanie. Jakim środkiem transportu dostajecie się do szkoły, pracy i ile macie kilometrów? Do liceum, samochodem albo rowerem. Do liceum? A ty masz 30 lat? Co to jest? Nie, 25 mam. Do liceum jeździłem rowerem, samochodem. Do pracy samochodem teraz dojeżdżam. A ile miałeś kilometrów do szkoły? Do liceum to było około 4. Okej. Ja autobusem do szkoły dojeżdżam, mam 19 km jedzie, no i to jest autobus, taka firma Szurgot się nazywa. Szureczkę. Do technikum mam coś około 20 km i jeżdżę tym autem aktualnie. Wcześniej jeździłem PKS-em, który odbiór miał o 6, a przywoził mnie dwa razy. Ja dojeżdżam do technikum autem. Mam 9 km do tego technikum, bo nawet u mnie nie ma żadnego wsiobusa ani nic, więc autkiem. To ja mam 30 coś kilometrów, dojeżdżam autobusem, który ma 2 wyjazdowe i 4 powrotne. To jest bogato. Ja no to jak chodziłam do szkoły, no to miałam podstawówkę i gimnazjum w jednym budynku, to wtedy mieliśmy autobus szkolny i on po mnie przyjeżdżał. Później w liceum to mieszkałam przez momenty w mieście, a teraz pracuję. No to pracuję, to dojeżdżam sobie autkiem i mam tak 25 kilometrów. A to z miasta dojeżdżasz do pracy? Nie. Nice try, nice. Ja jak chodziłam do szkoły, to jeździłam autobusem. No a teraz aktualnie jak mam prawo jazdy i auto, to jeżdżę samochodem. I mam tak 10-15 kilometrów. No ja jestem w trakcie robienia prawka, więc jeszcze jeżdżę wsiobusem. I do liceum mam 20-21 kilometrów, coś takiego. Dobra, a i trójeczko, ja mam takie pytanie do ciebie. Ty jesteś z Polski czy z Niemiec? Bo ty tam mówiłeś, że to koło Szczecina i tam... Jestem z Polsce, tak, jestem z Postargardu. To jest 30 km. Do Szczecina. Do Szczecina? A to nie jest to Staropolt? Nie. Co? Nie, no rozszerzonej jestem akurat. Wszyscy co dostali mają ziemię, bo jedynka nie miała tylko. No nie miał. No to możemy spytać, co uprawialiśmy, uprawiamy. No to daj od ciebie teraz, żeby nie było, nie? No to aktualnie mam ziemię, ale rodzice już zaczęli pracować, więc no nie bawią się w te pole, bo to był naprawdę mały kawałek, gdzie wszystko ręcznie robiliśmy. Czy ręcznie? No nie mieliśmy żadnych maszyn. Jedyne co uprawiałam, no to bardziej w sezonie letnim to była żółta fasola szparagowa, a w sezonie bardziej chyba jesiennym z tego smata, bo była trochę młodsza, to była rzodkiewka. No to u mnie to głównie zboże, kukurydza i ziemniaki. A kiedy u Samka się uprawia ziemniaki? W jakim okresie? Jesienią. Dobra. To znaczy uprawia w sensie... Chodzi mi o zbiór sam. No to zbiorę jesienią, tak. No i u mnie w sumie podobnie, głównie na tą chwilę zboża, a wcześniej mieliśmy też kapuchę, jakieś ogórki, ale już od tego odchodzimy i same zboże. No to ja mam tak samo jak w przypadku dziewiątki, w sensie za dzieciaka moi rodzice uprawiali ziemię bardziej. Teraz już się tym nie zajmują, mamy tylko taką przy domu taką małą działeczkę, gdzie mama po prostu sadzi tam jakieś ogórki, jakieś rzodkiewki i tak dalej i jeszcze ma troszkę większe pole na ziemniaki. U mnie się uprawiało ziemniaki i pszenicę na zmianę, w sensie jednego roku to, jednego roku to. No i na takim mniejszym części pola no to ogórki, pomidory, jakaś fasola, groch i tak dalej. To u mnie to jest tak, pszenica, owies, trawa, no i jeszcze tam 2 czy 3 lata temu kukurydza, ale zrezygnowaliśmy z tego. No u mnie takiej strytnej ziemi, takiej hektary nie mam, ja mam po prostu sad, paręnaście arów i tam uprawiam te pomidory i paprykę, no i truskawki obok rosną. Ja u mnie w zasadzie nie uprawia się nic, to nie jest jakaś nie wiadomo jaka duża działka, bardziej to jest kwestia taka parę roślinek, żeby to ładnie wyglądało i tak dalej. Nie wiem, w jakie zabawy się bawiliście w dzieciństwie? Może to też będzie miało jakiś wpływ na odgadnięcie agenta? To co, za dzieciaka to co? Grało się w piłkę, jeździło się na rowerze. Ja już jestem
niby 25 lat, ale komputer miałem, tak, także w Simsy lubiłem grać bardzo. A tak to poza tym, no po prostu gdzieś tam się latało, jeździło. Dobra, Trójecka? No ogólnie to taka gra dzieciństwa, co była tu chowanego cały czas, się bawiliśmy z przyjaciółmi. Się zbieraliśmy o danej godzinie i chowanego cały czas tylko graliśmy. No i czasami w piłkę graliśmy, tak jak ktoś miał, nie miał flaka, to wychodziliśmy i graliśmy. To u mnie chowany berek, budowanie baz, takich z gwoździ. No i jeszcze najważniejsza zabawa, wojna na patyki. Później zmieniliśmy to na karabiny, na kulki. A, myślałem, że normalne. Nie, jeszcze tak ostro się nie bawiliśmy. U nas to była zabawa w CS-a albo Władca Pierścieni właśnie z patykami. No to u mnie to też właśnie zbieraliśmy się jakąś ekipką, graliśmy sobie w chowanego, w berka, czasami jakieś tam podchody się zdarzyły, piłka, jakieś takie eventy z tej straży były, że tam się z pobliskich wsi zjeżdżały straże i tam były jakieś takie zawody. No, zawody strażackie, no. No i te z patykami się pokrzywy biło. Takie inne rzeczy. No to u mnie podobnie, chowany, jakiś berek, głównie walka na batyki. Ja dostęp do internetu miałam dopiero od 8 roku życia, więc później oglądaliśmy Star Warsy i później walczyliśmy jak ci... Anaki i tak dalej. No wiadomo, jakiś chowany berek, ciuciubabka, ale z takiej wiejskiej zabawy przypomina mi się, że razem z moim kuzynem kradliśmy jakimś takim właśnie sąsiadom warzywa i z tego robiliśmy taką zupę i się bawiliśmy w kuchnię. No to jest no... Było. Ja się bawiłem po domie, tylko że ja kradłem orzechy i je rozłupywałem. To u mnie głównie berek chowanego, ciuciubabka, ale też nie pamiętam jak to się nazywało, ale rysowało się na ziemi takie i to się skakało. Klasy, tak. No ja mam lubiłam mało. Się bardzo w dom bawić, bo rodzice mi kupili drewniany taki ogromny dom, jak byłam mała. No i bardzo lubiłam się w kuchni bawić, ale ja nie kradłam warzyw, bo matka krzyczała, więc potem się pomyliłam. U mnie też krzyczeli, ale trzeba być sprytnym. Kurde, nie wiem, kto może być, tak szczerze. Ja mam jakieś podejrzenia małe, ale to minimalne. To niedobrze, bo za 3, 2, 1 będziemy głosować. Po raz kolejny wyeliminujemy jednego z graczy. To było... znowu 5 głosów. Ale zgodność. Nie wiem, czy te same osoby głosowały, ale celowały w podobny rejon, bo tym razem odpadnie osoba numer 2. Dzięki. Pa. Pa. A do was pytanie. Czy jesteście pewni, że 2 albo 1 to był impostor? Nie. Nie, jeszcze nie. Gramy dalej. Kolejne 10 minut. Dobra, kurczę, 2 miał jakieś pytanie, więc... No i wyjebaliśmy. Ale go nie ma. Ale ja mam pytanie. Mam 2 siostry i psa jednego. 2 braci i 1 siostra. Ja mam brata i siostrę. Ja mam 2 braci. Ja mam siostrę. Ja mam 2 siostry i 1 brata. A ja mam 1 siostrę. Okej, w sensie po prostu takie kontrolne może. Nie no, czasem może trochę po tym wywnioskować, tak minimalnie. No, tak trochę się jeszcze to zmieniło, ale... Ja mam pytanie, jeszcze kolejne. Jakiej prędkości macie internet? I jaki typ łącza macie? Ja mam światłowód, ale nie mam podłączonego bezpośrednio na kabel, bo ostatnio u mnie na wsi zamontowali, ale szczerze nie wiem jaką mam prędkość. No to ja nie mam pojęcia, ale jest do dupy. Podsumowane. I no, ja też mam światłowód, ale jakąś prędkość? Nie mam pojęcia. Masz na kabel bezpośrednio do komputera czy laptopa podłączone? A do Wi-Fi jakoś. To raczej słabo. Tak, bo was też widzę słabo. Ja was też. Ja mam radiówkę. Przesył mocno zależy od pogody i mocno zależy od tego, jak ludzie siedzą na internecie. Aktualnie, z tego co patrzyłam, jest to 12 megabitów na sekundę, ale to się waha po prostu. Ja mam światłowody i tak prędkość to około 11 megabajtów na sekundę. Dajcie chwilę, bo też robię aktualnie z prędkości. Dobra, to trójeczka. No ogólnie ja mam taki problem, bo mam Wi-Fi, ale teraz jestem z laptopa podłączony pod telefon. Zrobiłem sobie router i teraz aktualnie mam 1 megabit na sekundę. Ja mam światłowód od ponad prawie że roku. Podpięty jestem na kabel i ping mam 11, pobieranie 189 megabajtów i wysyłanie 98 megabajtów. Jeszcze IP podaj. Ja może coś zasugeruję. Takie wiedzowe, wiecie, co tylko osoby, które mieszkają na wsi by wiedziały. No to na przykład, czy wasi rodzice dawali wam kiedyś do zjedzenia te nóżki kur. Weź, a to żartem mi dawało, ale ja bym tego nie zjadła, za cholerę. Ja tak samo, dawali, i chcesz nóżkę? Chcesz? Nie. Ja albo nie... A dobra, a tak szybkie pytanie jeszcze w trakcie, no bo czas już pewnie połowa czy mniej. Macie jakieś teraz sasa trochę? Aktualnie nie. I jest właśnie problem, bo ja totalnie, ja już jedynkę podejrzewałam 2, teraz nie wiem kogo. Ciężko. Ja 2 podejrzewałem przez mały pokój, bo w, ja też tak samo. W blokach ogólnie. No, no, bo... A ja mam pytanie do was. Jeżeli jeździliście autobusem, to której tak mniej więcej wstawaliście, żeby pójść na ten autobus? No tak szybko. O której macie autobus, o której wstawaliście? To ja zacznę, to autobus o 6.40 i wstaję 6.10. O 6 wstawałem, 6.30
30 on kursuje. Ja nie mam żadnych wsiobusów, więc jeżdżę autem, ale jak na przykład do podstawówki chodziłem, no to tam 7.20 przyjeżdżał. Ja mam 6.40, tak jak trójeczka. I wstaję mniej więcej 6.20, bo mam blisko stosunkowo przystanek. U mnie na wsi nie ma żadnego autobusu, ale jak jeździłam do szkoły, no to był właśnie ten szkolny, no to on był chyba tak 6.50, coś takiego, no to wstawałam tak około 6. Jak daleko do szkoły miałaś? 7 kilometrów do gimnazjum. A dobra, bo to dość wcześnie, ja miałam wiele później, ale ja mam bliżej, miałam bliżej podstawówkę. To ja nie pamiętam jak chodziłam do podstawówki, bo to wtedy miałam autobus typowo do wsi. A jak już do technikum, do miasta, no to autobus o 7 około, a lekcje na 8 to też właśnie kojarzę, że zawsze musiałam też czekać na te lekcje i to był właśnie jedyny autobus taki, który mi pasował. No ja mam autobus 6.52, a mam kawałek od domu plus nie maluję się, znaczy no rzęsy mam zrobione, więc po co? I 6.20 gdzieś wstaję, bo się na ja też nie wiem. Powiedzcie takie zdanie, które sugerowałoby, że może mieszkać na tej wsi, że takie właśnie smaczki. Ja zacznę, no? To po prostu ziemniaki w folii do ogniska wrzucone i solą posypane. No. Są bardzo dobre. A to na każdym grillu jest. Nie mam żadnego pomysłu aktualnie. No dobra, to wrócimy do ciebie najwyżej pomyśl. Jedyne, co mi przychodzi teraz na myśl, no to dźwięk, nie wiem. Zarzynania świni albo coś tego typu. O Jezu. Albo coś, to takie, to było zawsze takie okropne. The fuck? Jestem posiadaczem Massey Ferguson 255. Co to jest? Traktor! Ciągnik to jest. Ja się zainspirowałam trochę. Mogę wam wymienić ciągniki. Wiem, że są... Ja mam nawet ciągnik Zetor. O, Zetor jest taki nazwany bardziej. John Deere, Ferguson, także to wiem. I jeszcze też zainspirowałam piątką. Teraz już nie mamy, ale kiedyś mieliśmy świnie. I tutaj zawsze przyjeżdżali je skupować. I zawsze w soboty, jak chciałam pospać po szkole, to o 7 mnie budziły te świnie, co tak kwiczały. Prosiły cię o pomoc. Przejdźmy do głosowania. Zupełnie przypadkiem czas już minął. No i zastanówcie się, czy w waszym gronie jeszcze jest osoba z miasta? Być może to była jedynka lub dwójka, kto wie. I kogo chcielibyście wyeliminować w tej rundzie? Mam nadzieję, że remis będzie, tak szczerze. Dobra, dzięki za głosowanie. Kto mówił, że chciałby remis? Ja. Dziewiątka. Nie użyłam mnie, Boże. Jest remis. O, że? Ale słuchajcie, z racji, że jest remis, to mogę wam powiedzieć, kto dostał głosy. Po dwa głosy dostali 3, 8 i 9. Jak przyjdzie runda, to będziecie się mogli próbować jakoś z tego wykaraskać, wytłumaczyć. Natomiast najpierw musimy zdecydować, czy chcecie grać dalej, czy może uważacie, że już jesteście wszyscy niewinni. Nie no, gramy dalej. Gramy dalej. W takim razie to będzie czwarta runda. Kolejne 10 minut możemy zacząć od tego, żeby trójka, ósemka i dziewiątka powiedziały, dlaczego na nich nie głosować w następnej rundzie. Ciężko to się usprawiedliwić, dlaczego mieszkam na wsi. To też ciężko. Tak szczerze, jak tak patrzę, zagłosowałam randomowo, bo ja naprawdę nie jestem w stanie wymyślić, kto jest. Dla mnie czwórka, moim zdaniem, jest clear. Moim zdaniem, nie wiem czemu na początku ósemkę trochę stosowałam, ale moim zdaniem też jest clear, jakoś tak... Kamerkę jej wypala. No. Siódemka, nie wiem czemu, też dla mnie jest ten clear. Ja jedyne, co myślałam, to między... No musiałam na kogoś zagłosować. To między tą trójką, szóstką, tak z przymrużeniem na piątkę, no nie wiem, trudno wywnioskować, kto jest. Nie wiem, jak się z tego wybronić po prostu. Ja też nie wiem, no jak mam wytłumaczyć, że mieszkam na wsi? Mam całe dzieciństwo opowiedzieć? Mieszkam od 8 roku życia dopiero. Czekaj, no. Mieszkasz od 8 roku życia dopiero? Tak. Od 7, przepraszam, od 7. Bo ja mieszkam 3 km od takiego małego tego miasteczka, gdzie jest 4000 ludzi i tam mieszkałam przez te pierwsze lata. Potem przez kolejne 4 tu i tu się wyprowadziłam, bo rodzice przyjechali i powiedzieli, ale super dom, ruina, tak szczerze to wyglądało. Ale wyremontowali, wygląda teraz bardzo ładnie. Ten pokój mam od roku dopiero, więc jest elegancko. Jedyne co, dlaczego zagłosowałam w pierwszej rundzie na 8, bo zagłosowałam, przyznam się, to dlatego, że u mnie wygląda tak bardzo mieszkaniowo ten pokój trochę. Ale z drugiej strony ty masz ten, poddasze, nie? No, tak, przecież on nie może mieszkać, są bloku poddasze. Dobra, a macie na przykład na wsi jakieś tego, PGR-y, coś tego, jakieś takie opuszczone stodoły, ruiny? U mnie jest taki strasznie długi budynek i to jest świniarnia opuszczona i tam z znajomymi cały czas spędzamy czas też. To u mnie jest opuszczony młyn wodny z lat 80. mniej więcej, bo gazety znalazłam, stare kole, fajnie. Co możecie powiedzieć na temat dożynek? U mnie na przykład wyglądało to tak, że w miejscowości obok było kiedyś takie coś jak zawody między wsiami i wtedy ludzie ze wsi rywalizowali między sobą, na przykład było przeciąganie liny, potem można było wygrać jakiś tam puchar, mam jakieś takie, tata wygrał stare puchary, coś w tym stylu. U mnie były inne rywalizacje, w sensie, jak to się nazywa? Te ze słomy, tak ozdabiało się, Jezu. To ja też chciałam powiedzieć o tym, że u mnie na wsi, bo to generalnie ja mam 4 km od siebie, takie większe miasteczko, co ma ten właśnie kościół i te wszystkie małe wsie wokół.
roku przyjeżdżały do tego miasteczka i drużynki były po prostu zawody strażackie, OSP, i rywalizacja, bo mieli te takie ołtarzyki dla Maryi z takich właśnie plonów, tak, i tak dalej. Nie wiem, jak się o to mi chodziło, jak to się nazywa? Wieńce może? Nie mam pojęcia. My mamy gminę, no i w tej gminie jest kilka wsi i tam w różnych wsiach czasami się, no co roku się robi dożynki właśnie po zbiorach i tak dalej, no i każda wieś robi jakiś tam swój wieniec, wystawia swój jakiś tam stragan, ludzie się zjeżdżają, może coś tam kupić, napić się, wiecie o co chodzi, jakieś tam... Zjechać, napańczyć. No właśnie, jakieś tam dyskoteki są, gwiazdy są sprowadzane, no później te wieńce się chrzci w kościele. To może jakieś oskarżenia, może ktoś komuś śmierdzi, wiecie. Nikt nic. To ciężko, ja mam wrażenie, że wywołotowaliśmy tak szczerze. Według mnie to mogła być dwójka, no, ale no nie chcę tego kończyć, bo... Mi też się wydaje, że dwójka była. Ta jedynka nie wiadomo, no bo kurczę, nie jestem z Włoch. Właśnie mi się wydaje, że Hodo wziął jedynkę tylko z tego powodu, że to jest wieś, ale taka gigantyczna i tylko dlatego wiecie, że on... No żeby chłopiec nie wygrał, no. Żały trolet. Ja no przodno nikogo nie mam za bardzo podejrzeń. Ciężko jest tak. Patrząc na pokój, możecie coś stwierdzić, bo ja patrzę i nie wiem. Ja tak samo, no. U niektórych z was nawet za bardzo tych pokoi nie widać. Ja mam dość mały pokój, mam czapa, łóżko i książek troszkę. Słuchajcie, to mówicie, że nikt wam nie śmierdzi, no ale to co, nie będziecie na nikogo głosować? Może nie chcą nikt tutaj powiedzieć na forum. Ej, można zrobić remis w tej rundzie, jeszcze w kolejnej najwyżej kogoś wywalić. A w którym momencie jest gra kończona? W której rundzie? To już jak jest czwarta runda, czyli jeszcze są trzy głosowania jeszcze przed nami. Ja myślę, że prędzej skończymy, tak szczerze. Ja będę przeciągnął po prostu i zagłosował na osobę, na przykład ja na piątkę, piątkę na szóstkę, szóstkę na siódemkę. Wtedy osoba, która się wyłami, się zdradzi. Czekaj, dobrze mówię? Nie, to bez sensu. Jedne, co bym to dało, co by wam to dało wtedy, żebyście wiedzieli, że jeszcze jest agent, gdyby ktoś się wyłamał. No, tylko tyle. No to głosujemy na siebie i zobaczymy. Możecie tak zrobić. Słuchajcie, chowam kamerki i oddawajcie głosy. Zobaczymy, czy każdy zagłosuje faktycznie na siebie. Ja mam nadzieję, że wszyscy zagłosują. Ja liczę, że każdy dał na siebie. Ale nie, no nawet jak ktoś zrobi impostora, to już będzie wiadomo. Nie zagłosował na siebie, czyli zagłosował na kogoś innego. Logicznie. No ale wiesz, kto to był. No ale jedna osoba odpadnie. No tak, no bo jedna osoba nie dostanie głosu. Ale nie, nie wiem, kto dostanie. Ale nie mówię. Że nic wam to nie da, ale na całe szczęście wszyscy zagłosowali na siebie. Yes. Gratulacje. I przypuszczam, że w takim razie gramy dodatkową rundę, znaczy piątą gramy rundę, gramy dalej. Tak. Dzimy. Zagramy tą jedną. Nie ma to co. Słuchajcie, zastanówcie się w tej rundzie, co to znaczy, że każdy zagłosował na siebie. Nic nie sugeruję. No, może być impostor, ale moim zdaniem naprawdę dwójka była, ewentualnie ta jedynka. Bo ja naprawdę patrzę na wasze pokoje i żaden nie wygląda jak taki typowy w mieszkaniu. Znaczy no, teraz są różne są mieszkania i nowego budownictwa i starego, ale... Ja mam bardzo wysoki sufit. I też Hodo szukał osób z dużego miasta. A nie no, w sumie w Warszawce czy w Poznaniu też może być jakieś takie nie bardzo ekskluzywne mieszkania. Nie będzie no, aż tak się rzucało w drogie. Oczy. Nie mam na nikogo za bardzo jakichś podejrzeń, ale coś czuję, że impostor dalej tutaj gdzieś jest. Coś mam takie czuję. Mam takie przeczucie, że dalej gdzieś tutaj jest. Ej, a Szósteczko, to ja mam do ciebie takie pytanie. Bo ty tam jesteś w okolicy Jasła, Krosno, coś tego typu. No. Nie wiem, ile masz na przykład kilometrów do Rzeszowa albo do Sanoka? Do Rzeszowa 60 chyba. Bo ja tego tak nie liczę w prostej linii, bo jak jadę do Rzeszowa, to muszę przejść autobusem i autobusem później się przesiadę do pociągu i przesiąg region dopiero. W sensie, ty teraz wypujesz mi wyspotować na mapie, czy nie, tak. A powiedzcie mi, czy kiedyś pracowaliście w polu? Jeśli tak, to co robiliście? Ja mam wujka, który obok mnie mieszka i on ma dużo ziem i mu ziemniaki pomagałem zbierać i pomagałem mu też kamienie zbierać z pola, żeby po prostu orka się nie zniszczyła, żeby jej zęby po prostu się nie powyłamywały. Nie wiem od czego zacząć, no ogólnie jeżdżenie ciągnikiem zajmuje się tym, zbieranie kamieni, takie podstawowe, no nie wiem. Ale to pracujesz poza tym, czy tylko w polu? Nie no, ja ogólnie chodzę do szkoły, ale no... A, bo ty jeszcze nie skończyłeś. Tak, ja jeszcze mam rok szkoły. Dobra, u mnie no to takie, od takich podstawowych, no to nie wiem, z jakieś takie zbieranie jajek, sianie ziemniaków, zbieranie ich później. Ziemniaków się nie sieje. Jak się nie sieje ziemniaków? Sadzi się. Dobra, no to sadzi. Nie, to jest bardzo ważne. Ale dobra, to żeby się wybronić, był traktor i zawsze do tego traktora było podczepione takie coś, gdzie się siedziało, takie ławeczka, gdzie tam można było postawić ziemniaki i na dole były właśnie to takie te orki właśnie, te takie pazury i to tak kopało ziemię i tam się rzucało te ziemniaki do tych dołków. No i no nie wiem, to zbieranie tych ziemniaków, nie wiem, zbieranie na przykład ładowanie na przyczepę
tych takich bali z sianem i tak dalej. Już to jest dla mnie ciekawe, ja pierwszy raz słyszę, jak to w ogóle działa. No to u mnie standardowo zbieranie ziemniaków, zbieranie truskawek, zbieranie malin, jakichś tam po prostu plonów. Dodatkowo jeszcze praca w lesie, w sensie drzewo ścinania i przywożenie, żeby mieć czym w piecu zapalić. Tak jak właśnie jeszcze mieliśmy, no to pamiętam to zbieranie tych ogórków i to było okropne, bo jeżeli ktoś zbierał, to na pewno wie, że ogórki mają takie jakby mini kolce. I w ludzi była taka straszna wysypka. No tak ciągnikami no to nie jeżdżę, bardziej właśnie przy tych warzywach. To u mnie zbieranie też ogórków właśnie, zbieranie ziemniaków, zbieranie jajek. A coś z tych niewymienionych robiłaś? Jeździłam traktorem nielegalnie. Ej, posłuchaj, na wsi to jest norma. Ja szczerze nie znam żadnej osoby z prawem jazdy na traktor. A wszyscy jeżdżą. Ja już poznałem. No. No. Mam to sobie kawałek tego pola, więc za dużo nie miałam do roboty. Jedyne co to pomagałam przy tej fasolce rodzicom, bo w rzodkiewce nie pozwalali mi się bawić, bo źle wyrywałam i potem był problem trochę. Jakieś tam koszenie trawy, takie rzeczy, a bardziej chodziłam na zarobki, bo chodziłam na wiśnie, borówki, pomagałam zbierać tam. No ja należałam do MDP i był tam właściciel MDP. On miał ziemniaki i powiedział: dzieciaki, chodźcie, pozbieracie i dostaniecie pieniądze. Powiedziałam: dobra. Ja bym rzucił jakieś oskarżenia, wiecie. Ale nie da się. W tym jest problem. Ciężko. Nie wiem, czy naprawdę nie macie oskarżeń, czy po prostu nie chcecie ich powiedzieć. To co, znowu będziecie głosować na siebie? No... To jest zmiana. Zawahali się. Ja bym zagłosowała na 8, bo 8 w ogóle tak nie zadaje pytań. Zadawałam pytania. Pytałam was o dożynki i... A faktycznie, i dobra, to sorry, zapomniałam. No, ja osobiście mam do trójeczki trochę, no bo on tak siedzi z tyłu cicho, tak tylko bardziej odpowiada. Ósemeczka też troszeczkę taka cichsza osoba. I tak, nie wiem czemu, ale do dziewiątki, bo nie wiem, ostatnio oglądałem odcinek Hodo o tych trzeźwych i nietrzeźwych i tam właśnie ta czwórka. Zostaw mnie w spokoju, jestem clear. A ty mówisz pod koniec, że czwórka czy dziewiątka? Bo zrozumiałem dziewiątkę. Znaczy, mam podejrzenia, że ty... Bo był dobry impostor ostatnio. Był bardzo dobry, więc coś tak mi podpowiada troszeczkę, że dziewiątka tak otwarcie wszystko mówi, tak, wiecie o co chodzi. No bo ja grałam 3 lata w Amonga, więc ja już lubię tak gadać i szukać. Dziewiątka, to tak to szybkie pytanie do ciebie. Ile liczyła twoja klasa w przedszkolu? A kurde, w przedszkolu? Sorry, w podstawówce, rypło mi się. W podstawówce miałam 21-19, zależy, bo jedna osoba wjechała do Niemiec, ale no 19-21 miałam. Ja mam pytanie, ale do siódemki. Możesz opowiedzieć, jak wyglądały te zbiory ogórków? No po prostu były folie, pod foliami były ogórki, braliśmy takie duże zielone kosze, no i te ogórki rosły w rzędach. Chyba były 2 rzędy, jak dobrze pamiętam. No i jeden rząd brała jedna osoba, drugi rząd brała druga osoba. Zbieraliśmy takie, no takie średniaczki, takie malutkie się zostawiało. Kończymy kolejną rundę, proszę państwa, to była już 5. Przed nami nie potencjalnie przedostatnie głosowanie. Głosujemy na siebie, czy jak? Nie obojętnie. Ja chyba będę strzelał. Ja nie mam sasy, ja będę bardziej strzelał. Ja też będę strzelał. Róbcie, co uważacie, już teraz bez konsultacji typowych. Zobaczymy, co się wydarzy. Szok. Drastyczna różnica względem tego, co było w poprzedniej rundzie. Powiem wam, że ktoś odpadnie, bo ktoś zebrał 3 głosy. Trójka już się żegna, tak? No i słusznie, bo to na ciebie padły 3 głosy, niestety. Przewidział. Przed nami potencjalnie ostatnia runda. Chyba, że zdecydujecie, że już w waszym gronie nie ma agenta i chcecie zakończyć rozgrywkę. A możemy to przegadać? Powiedzmy, że możecie, macie minutę. Dobra, co uważacie? Ja bym grała dalej. Gramy do końca. Ewentualnie zagłosujemy na siebie, ale to ewentualnie moim zdaniem. Po prostu możemy jeszcze zadać jakieś pytanie, może coś się wyjaśni. To jest ostatnia runda. Zastanówcie się dobrze, kto może być agentem, ponieważ jeżeli po następnym głosowaniu będzie nadal w waszym gronie, to nic nie wygracie. Ostatnia runda, let's go. Ósemka, jakiego koloru są kwiaty ogórków? Takie, wiesz, jak wyrosną. Żółte. A siódemka, co ty sądzisz? Tak samo. Dobra, okej. Sprytne. Macie jakiś pomysł na pytanie, bo ja już tak średnio. Ja już też się chyba wyczerpałem. No. Może chcecie zrobić room tour? Można? Lecimy. Mam okno. Piękno na życia, szafy, półki, telewizorek. Niestety średnio działa. No i lampka. Druga. Coś do picia. Ja ogólnie mam straszny burdel w pokoju, ale no, lecimy sobie. Tu mam sprzęt do siłowni. Całkiem spory. Tutaj mam stertę ciuchów, rozwolone łóżko z tyłu. Tu mam was, tu mam monitory, tu mam aparat, tu mam kompa i tak, tu mam półkę, tu mam szafę i tu mam okno, ja za mną jest łóżko. Mam bardzo mały pokój. W zasadzie to większość widzicie. Tu mam toaletkę, za mną łóżko, tam... Szafa, mata do ćwiczeń, tutaj okno. O. Tu jest okno, ale jest zasłonięte, tam jest lustro, szafy. Mam biurko, toaletka, drzwi,
i rolety, żeby potem będzie mi w dupę mrozić. Ja chciałem się zapytać, czy komuś pomógł coś ten roomtour? Nie. Nic nie było powiedzianego? Nie. Jedyne, co mi pomógł, to trochę to, że nie stosowałam, ale piątka ma taki pokój, że wydawał mi się taki malutki i tak dalej. Jednak w domach zazwyczaj są takie trochę większe te pokoje mimo wszystko, tak mi się wydaje. A zrobił roomtour i tu nagle takie ogromne, tylko się zdziwiałam, więc troszkę tak. No słuchajcie, czy uważacie, że tu jest jeszcze jakiś impostor? Być nie, wiem, mam takie intuicji, że jest, ale... Kurde, ciężko, naprawdę. Jakbyście mieli strzelić teraz jedną osobę, tak po prostu powiedzieć, kto by to był? Dobra, to czwórka. Kogo byś strzelał? W sumie nie wiem. Gdzieś w dół bym celował bardziej. Dobra, ja myślę, że w ósemkę chyba tak najbardziej. Dalej. Ja myślę, że siódemka nie jest tak szczerze. Jakoś tak powiedziała na jakąś... Już nie pamiętam, jak to było słówko, ale tak brzmiało wieśniacko. Czyli też, ja też mówię niektóre takie... Ale obrazy ludzi. Ja bym miała głosować. Też pewnie siódemkę, ósemkę, tylko tego, że nie wiem, jakoś tak... A ty siódemko? Ja w sumie jedyne, czym się sugeruję, no to sianie ziemniaków. No bo na wsi to jest niedopuszczalny błąd, no czyli ta piątka. No w sumie mówię faktami. Znaczy to też nie jest tak, słuchajcie, że ja tam jestem cały czas, bo to głównie ja tylko pomagam, nie? To ja tak, jeżeli chodzi o słownictwo czy coś, to ja tak za bardzo nie ogarnę. Nie, dobra, bo jeszcze się pogrążę, nieważne. Rosemka? Ja nie wiem, no nie mam podejrzeń, wydaje mi się, że już nie ma tej osoby. Z... Ale musisz strzelić raz, powiedzmy kogoś, no to kogo? Kogo najmniej lubisz? Nie żartujesz. Nie wiem, szóstka, bo ma mały pokój. Ja myślałam też troszkę o szóstce, ale tylko ze względu na pokój, że jest bardzo mały. Koniec czas, słuchajcie, to będzie ostatnie głosowanie. Jeżeli przez wasze ręce teraz się przedostanie agent, to nic nie wygracie. Także zastanówcie się dobrze i po raz ostatni napiszcie, na kogo chcecie zagłosować. Ja pierdolę. Ja przepraszam osobę, którą zagłosowałam. Mi też jest tak głupio. Proszę państwa, to było ostatnie głosowanie i mam ostatnie wyniki dzisiejszego filmu. Ktoś odpadnie. Jedna z osób zebrała 3 głosy. Ale było blisko, było blisko. Była też osoba z 2 głosami. Co ciekawe, są sąsiadami. Dobra, wiem kto. Piątka jest. Ja też. Ja myślę, że mój kolega. Myślę, że szóstka. No słuchajcie, piątka ma rację. To szóstka zebrała 3 głosy. I niestety trzeba pożegnać w wielkim finale. Było miło. Nie budu już tego napięcia, kończmy to. No dobra, to słuchajcie, dowiedzmy się, kto tak naprawdę był mieszczuchem. Teraz zobaczymy każdą z osób, która odpadła w poszczególnych rundach i dowiemy się, czy byli agentami. Cześć, słuchaj, możesz nam powiedzieć, jaka jest prawda. Allora, siete rasisti, ale mieszkam na wsi. Zgadza się. Pan numer 2, witam bardzo serdecznie, możesz powiedzieć, gdzie mieszkasz. Witam bardzo serdecznie, odpadłem dosyć szybko, więc mogłem przysłuchiwać się was z uwagą. I mimo tego, że ósemka powiedziała raz, że jest z Gniezna, a czwórka powiedziała, że ma sklep osiedlowy. I sklepik osiedlowy. To macie rację, ja jestem idiot. Tak jest, dwójka jest miastowy, a powiedz jeszcze, gdzie mieszkasz. Mieszkam w Berlinie. No i git, proszę kolejny państwa. 4, 5, 7, 8, 9, gratulacje, wygrywacie po stówce. Dzięki za oglądanie, to wszystko na dzisiaj. Tutaj jest playlista z innymi odcinkami Ukrytego Agenta. A jeśli chcesz wystąpić w takim filmie, to zapraszam na Discorda. Ale jak chcesz rekrutację, raczej tylko dla pełnoletnich. Dzięki.